Jeżeli jesteś bohaterem dzieła fabularnego i znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia, to nic się nie martw. Autor fabuły zawsze może zesłać ci niespodziewany ratunek. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat Deus Ex Machina. Deus Ex Machina to zabieg polegający na tym, że pozornie nierozwiązywalny problem w fabule zostaje nagle lub gwałtownie rozwiązany przez nieoczekiwane i nieprawdopodobne zdarzenie. Jego funkcją jest zazwyczaj rozwiązanie nierozwiązywalnej w inny sposób sytuacji, zaskoczenie widzów, doprowadzenie opowieści do szczęśliwego zakończenia lub działanie jako element komediowy. Istnieją cztery warunki dla uznania czegoś za Deus Ex Machina. Zapewnia rozwiązanie problemu, jest nagła lub niespodziewana, rozwiązuje niemożliwą do rozwiązania inaczej sytuację i pochodzi spoza przedstawionej fabuły. Deus Ex Machina to łacińskie wyrażenie, które oznacza Bóg z maszyny. Jest to kalka językowa z greckiego mechanes theos. Termin ten pochodzi z konwencji teatru antycznego, gdzie aktorzy grający bogów byli spuszczani na scenę z góry za pomocą dźwigu. Deus Ex Machina był używany przez dramaturgów takich jak Eurypides, aby nagle i niespodziewanie rozwiązać skomplikowaną sytuację w fabule lub zakończyć sztukę. Przykładem użycia Deus Ex Machina jest sztuka Medea, w której główna bohaterka zostaje uratowana przez Heliosa, boga słońca, który wysyła jej złoty rydwan ciągnięty przez smoki. Grecy korzystali z tego chwytu, ponieważ wierzyli, że bóstwa mogą w dowolnym momencie wpłynąć na ich życie i losy ludzi. Współcześnie Deus Ex Machina kojarzy się raczej źle. Postrzega się jako coś negatywnego. Synonim pisarskiego lenistwa, wygodnictwa lub tchórzostwa. Ja w pierwszej kolejności zajmę się właśnie jej kiepskim użyciem. Później skupię się na sposobach, które pozwalają wykorzystać ją w dobry sposób. Deus Ex Machina są z reguły złe. Natomiast jeżeli autor wie co robi, to potrafi tą zasadę umiejętnie obejść lub złamać. Jako przykład zastosowania klasycznej Deus Ex Machina wykorzystam scenę z drugiego sezonu Attack on Titan. Główni bohaterowie znajdują się w niej w tragicznej sytuacji. Ich oddział jest pożerany przez tytanów. Ucieczka nie ma sensu, bo przeciwnicy ich dogonią. Niektóre osoby odniosły też poważne rany, a Eren nie może przemienić się w tytana. Ta sytuacja może skończyć się w tylko jeden logiczny sposób. Śmiercią wszystkich bohaterów. Wsparcie nie nadejdzie, bo to już nadeszło i robi zaprzystawkę dla tytanów. Teoretycznie na miejscu mógłby się pojawić zaginiony ojciec Erena, żeby uratować wszystkich w pojedynkę. To się jednak nie dzieje. Zamiast tego Eren dostaje szału na widok tytana, który pożarł jego matkę. Po uderzeniu go pięścią pojawia się tajemnicza fala mocy. Eren odkrywa w sobie moc do rozkazywania zwykłym tytanom. Wydaje im rozkaz zabicia swoich przeciwników, a dzięki temu oddział ucieka. Jest to Deus Ex Machina, bo sytuacja była beznadziejna, a ratunkiem dla bohaterów okazała się niewspomniana nigdy wcześniej moc. Innymi słowy, wyjście z sytuacji nie wynikało z foreshadowingu. Główni bohaterowie podjęli decyzje, które normalnie doprowadziłyby ich do pewnej śmierci. Z kolei ich przeciwnicy podjęli sensowne działania, które sprawiłyby, że osiągnęliby swój cel. Deus Ex Machina odwróciła sytuację. Dobre decyzje zostały ukarane, a złe zostały nagrodzone. O ile koordynat, czyli zdolność kontrolowania tytanów, pojawia się po raz pierwszy jako Deus Ex Machina, to służy też za foreshadowing. Raz przedstawiona, może zostać wykorzystana jako strzelba Czechowa. To też ma miejsce w Attack on Titan. Koordynat sprawia, że na Erena i zwiadowców zaczyna polować pewna grupa ludzi, która chciałaby go odzyskać. Po drodze zaczynają pojawiać się nowe fakty na temat zdolności przemiany w tytana oraz pozyskiwania takich mocy. Jeszcze późniejsze wątki opierają się w pełni na tym, co można koordynatem osiągnąć. Deus Ex Machina, głównie w przypadku fantazy, może też służyć za narzędzie otwierające historię. Bohater staje twarzą w twarz ze śmiercią, ale z opresji wyrywa go coś nadprzyrodzonego. Do tego typu wątków zaliczyłbym też niektóre pakty z diabłem. Spójrzmy na początek współpracy Geralta i pana Lusterko z Serc z Kamienia. Nasz Wiedźmin zostaje uwięziony na statku w drodze na swoją egzekucję. Tajemniczym sposobem zjawia się tam Gunter Odin, z którym Geralt zawiera umowę. Ratunek ze statku w zamian za niemałą przysługę. Patrząc na warunki potrzebne do uznania czegoś za Deus Ex Machina, to wszystkie są spełnione. Oczywiście, można się kłócić o czwarty punkt, czyli o źródło spoza historii. Pan Lusterko pojawia się na początku gry, ale gra nie pokazuje wtedy jego zdolności.
Deus Ex Machina jest też używana w komediach jako sposób na zakończenie historii w humorystyczny sposób lub jako nośnik żartów. Mistrzami w ich stosowaniu byli Pythoni. W żywocie Briana, dziejącego się w czasach Jezusa, bohater podczas spadania z wysokiej wieży zostaje uratowany przez nadlatujący akurat statek kosmitów. Dla jasności, wcześniej nie zostali oni przedstawieni w filmie. W Monty Pythonie i Świętym Gralu rycerze Okrągłego Stołu potrzebują czegoś do pokonania morderczego królika. Na szczęście z rycerzami idzie nieprzedstawiony wcześniej orszak kapłanów. Ci niosą relikwię znaną fanom Wormsów, czyli Święty Granat Ręczny. Innym razem uciekają przed potworem, natomiast ratuje ich wtedy nagły zawał animatora. W jego wyniku bestia znika. Na sam koniec rycerze wraz z wojskiem docierają do zamku Ark, w którym ma być ukryty Święty Graal. Ich natarcie na zamek zostaje przerwane przez niespodziewane nadejście policji. Aresztuje ona króla Artura i tym samym kończy cały film. Tu, podobnie jak przy panu Lusterko, można się spierać, czy jest to Deus Ex Machina, skoro policja została przedstawiona wcześniej. Na koniec omówimy, w jaki sposób można uniknąć wpłatowania bohaterów w Deus Ex Machina. Według Tomasza Węckiego autor powinien przestrzegać dwóch zasad. Po pierwsze, nie należy stawiać bohaterów w sytuacjach, które są naprawdę bez wyjścia. Po drugie, jeśli bohater posiada nietypową umiejętność lub dysponuje urządzeniem umożliwiającym niezwykłe czyny, to należy ujawnić je wcześniej. Z tej rady mogliby skorzystać twórcy Attack on Titan w przypadku Koordynatu. Innymi słowy, jeżeli autor wrzuca bohaterów w śmiertelne niebezpieczeństwo, to musi upewnić się, że wprowadzona wcześniej postać o odpowiednich zdolnościach przybędzie ich uratować. Lub bohaterowie muszą być w stanie zażegnać problem tym, co zostało już przedstawione. Alternatywnie można ich po prostu zabić. Attack on Titan korzysta z tego mechanizmu przez większość serialu. Podczas odbijania trostu główni bohaterowie zostają uratowani przez zwiadowców, którym nakazano powrót z misji. Innym razem używają włóczni Pioruna, aby pokonać opancerzonego tytana. Jest to broń specjalnie skonstruowana na tę okazję i przedstawiona odpowiednio wcześniej. No ale czasem ratunek nie nadchodzi, a odpowiednich narzędzi brakuje. Wtedy postacie najzwyczajniej w świecie giną. Gdyby ktoś chciał poznać więcej Deus Ex Machin, to odsyłam do filmowych Gwiezdnych Wojen albo do motywu orłów z historii Śródziemia. Warty uwagi jest też film Over the Sarcastic Productions na temat Deus Ex Machin. Autorka rozbija ją na typy i ocenia, które z nich są akceptowalne przez widownię. Na koniec zostawiam garść ogłoszeń. Znajdziecie je też w przypiętym komentarzu. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.